Witam Was, kochani. Dzisiaj prezentuję Wam pyszny, bardzo łatwy, szybki makaron i do tego bardzo zdrowy i odpowiedni na pory roku. Makaron przygotowany z czerwonymi cebulami i z orzechami. Pamiętajcie, że orzechy zawierają wielonienasycone kwasy tłuszczowe, które obniżają poziom cholesterolu, co jest bardzo ważne, i działają przeciwzakrzepowo. Wystarczą tylko 3 orzechy na dzień, więc wystarczy nam taki makaronik, by pokryć właśnie dzienne zapotrzebowanie na kwasy omega-3. Taki talerz na pewno docenią i najmłodsi. Zamiast pustych kalorii mamy pełnowartościowe białko i dużą porcję najszlachetniejszego tłuszczu. Do przygotowania spaghetti z orzechami i z czerwoną cebulą będą Wam potrzebne 2 cebule czerwone, odrobinę orzechów, gdzieś około 100 gram, ser, ja wybrałam oczywiście grana padano, a Wy możecie wybrać nawet inny ser, moje ulubione spaghetti vojello, łyżkę octu z jabłek, olio di oliva, extra vergine. I to chyba było wszystko. I to tyle. Musicie oczywiście rozłupać świeże orzechy i pokroić drobno czerwoną cebulę. Cebulę wrzucam na patelnię z odrobiną oleju. Cebulę wrzucam na patelnię z odrobiną oleju z oliwek. Jedną łyżeczką octu. Jedna łyżka octu. Około 2 łyżek wody. Szczyptę soli. Łyżkę cukru, ja używam tego brązowego. I teraz na bardzo niskim ogniu przykrywam pokrywką. I około 20 minut duszę. Jeśli nam wyparuje za dużo wody, to tam dodaję bardzo niewiele, po łyżce, po 2 łyżki wody. Wrzącą wodę posolę i wrzucam spaghetti. Niektóre orzechy pozostawiłam w większe kawałki, a drugie posiekałam bardzo drobno. Kiedy makaron już jest prawie gotowy, do cebuli dodaję odrobinę pieprzu i szczyptę gałki muszkatołowej. Teraz wszystko mieszam. Odcedziłam makaron, jeszcze al dente, miał być gotowany 10 minut, ja go gotowałam tylko 7, wrzucam go do cebuli, bo teraz będzie się gotował razem z cebulką 2-3 minuty, żeby właśnie nabrał smaku. Wrzucam orzechy i ser i wszystko mieszam. Makaron prezentuje się wspaniale. Smacznego. Smacznego.